tym nagraniu przejdziemy do wiązań metalicznych. Zgodnie z nazwą jest to typ wiązań, jaki występuje między atomami metali. Wiązanie metaliczne jest to wiązanie występujące w stopach metali bądź też w czystych metalach. Jeśli weźmiemy kawałek sodu, to w tym kawałku masz wiele atomów sodu obok siebie. Każdy z tych atomów posiada jeden elektron walencyjny. Elektrony te są zdelokalizowane. Czyli dokładnie to nie wiadomo, gdzie się znajdują. Okazuje się, że w swojej obecności atomy sodu występują tak naprawdę w postaci kationów sodu. A pomiędzy nimi swobodnie poruszają się elektrony walencyjne. Wiązanie metaliczne może występować zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym. W stanie stałym metale tworzą sieć krystaliczną składającą się z kationów, które poruszają się jedynie ruchem oscylacyjnym wokół tak zwanego węzła. Natomiast zdelokalizowane elektrony mają możliwość swobodnego poruszania się na powierzchni całego kryształu, tworząc chmurę elektronową. Inaczej nazywano jeszcze gazem elektronowym. Kationy możliwość utrzymania się na swoich położeniach zawdzięczają przyciąganiu elektrostatycznemu elektronów z chmury elektronowej. Dzięki istnieniu wiązań metalicznych metale nabierają ściśle określonych właściwości. Dość łatwo ulegają one polaryzacji pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Jest to wynikiem słabego powiązania elektronów walencyjnych z jądrami atomowymi metali. Elektrony z chmury elektronowej mogą swobodnie się przemieszczać, a to wpływa na fakt, iż metale są dobrymi przewodnikami elektrycznymi. Kolejną właściwością, będącą konsekwencją obecności chmury elektronowej, jest występowanie w metalach trójwymiarowej sieci silnych wiązań, co wpływa m.in. na dużą wytrzymałość mechaniczną metali, kowalność, a także wysokie temperatury topnienia i duży współczynnik rozszerzalności cieplnej.